Witam Państwa w przerwie. Druga część naszej zajęć, naszego tutorialu, poprawianie animacji Motion Capture Box, poprawianie podnoszenia pudełka przez awatara. W poprzedniej części poprawiliśmy jedną dłoń, która już tak jak potrzeba jest podłączona do pudełka i właściwie animacja jest taka jak potrzeba. Wczytajmy sobie ten plik, który poprzednio żeśmy zgrali kończąc poprzednią część, tak? I otwieramy teraz ten plik. To jest tak jak tutaj to, co tu widzimy. No i przyjrzyjmy się jeszcze raz tej, przyjrzymy się tej naszej tutaj animacji, czy ta nasza ręka działa tutaj, ta nasza dłoń działa tak jak potrzeba. Widzimy, że dłoń nam dochodzi do pudełka, podnosi się z pudełkiem razem do góry, mamy i dłoń nam się trzyma pięknie, animacja jest poprawiona. No, widzimy, że z tej drugiej strony ta druga dłoń wymaga poprawienia. Cały ten proces musimy wykonać analogicznie, więc spróbuję go skrócić, żeby powiedzmy szybciej to się nam zadziało. Z pierwszą rzeczą, którą robimy, ustawiamy nasz suwaczek mniej więcej w takim położeniu, gdzie te dłonie, jakby jesteśmy stuprocentowo pewni, że powinny leżeć dobrze na pudełku. Wstawiliśmy taki suwaczek sobie w tym miejscu. Mamy już taką sytuację, że sterujemy tutaj ruchem animacji tego naszego awatara za pomocą kontrolników, czyli jeżeli spróbujemy sobie pokazać takie coś, to mamy... Nie sterujemy już bezpośrednio kościami, tylko sterujemy takimi elementami typu kontrol rigi, którymi zdecydowanie łatwiej się nam tutaj steruje i manipuluje. Tak? Tymi elementami będziemy sterować. Zmienię znowu na widok taki. Zaznaczyłem sobie ten nasz tutaj element tego kontrol rigi z tej lewej ręki i dokładnie tak samo jak tutaj, żeby ten element nam funkcjonował prawidłowo, musimy ustawić na maksimum czułość jakby przesunięcia i czułość rotacji. W ten sposób wykonaliśmy. I dalej następna operacja, którą musimy wykonać, to wrzucić do ekranu, wrzucić do sceny funkcję parent and child, bo tak jak mówiliśmy poprzednio, funkcja parent and child połączy nam pudełko razem z dłonią. Z tego menu mamy zaznaczone constrainty, zaznaczamy, szukamy funkcji parent and child, zaznaczamy i wrzucamy w jakieś puste pole. Ta funkcja nam pojawiła się tutaj w tym miejscu. Mamy tutaj parametry tej funkcji i tak jak potrzebno zaznaczamy pudełko, naciskamy klawisz Alt, lewy Alt, łapiemy jakby za to pudełko, przeciągamy i wrzucamy w miejsce parent, tak? Zaznaczamy tutaj, bo nam najłatwiej jest, zaznaczamy naszą dłoń, naciskamy klawisz Alt, łapiemy za dłoń, przyciągamy ją w to miejsce i upuszczamy. No i wykonaliśmy jakby tego typu działanie. Co musimy teraz zrobić? Teraz musimy ustawić tą dłoń w takiej pozycji, jakiej ona powinna najlepiej leżeć. Tu w tym miejscu możemy zmieniać układy współrzędne te tutaj z global na local. Jak mamy local, troszeczkę łatwiej nam jest tutaj operować akurat w tym przypadku. Bierzemy sobie
naszą dłoń i staramy sobie ją tutaj w miarę umieścić, żeby jak najlepiej nam leżała na pudełku, trochę za wysoko. To ją trochę opuścimy. Tak. O, tak jest. Opuściliśmy, żeby za mocno tam nigdzie nie wchodziło w karton. Tak jest. Mamy w ten sposób opuszczone. Lekko możemy przekręcić tu. Tak. I mamy dopasowane prawie, że no i jeszcze trochę opuścimy, będzie lepiej. Tak. I teraz chyba już powinno być prawie dobrze. Dobra. Jeśli ustawiliśmy dłoń w tym miejscu, co potrzeba, to następnym elementem i nie ruszamy tym suwaczkiem, bo ten suwaczek, jak ruszymy tym suwaczkiem, to spowoduje nam cofnięcie się tego ustawienia. Czyli nie ruszamy tym suwaczkiem. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy włączyć tą funkcję parent and child. Żeby ją włączyć, naciskamy tutaj guzik snap. Naciskamy i już zaczęło nam kleić, już przyciąga. Czyli pudełko już w tym momencie przyciąga nam tą dłoń. Spróbujmy zobaczyć, jak to działa. Ruszamy, tak, i dłoń już jest przyczepiona do pudełka, czyli poprawiona animacja, tak, jakby w pewnym sensie. Natomiast tak jak w poprzednim tutorialu, ta dłoń jest trzymana przez pudełko non-stop. Więc żebyśmy mogli zaanimować tą wartość tej mocy tego trzymania, musimy poszukać miejsca, kiedy ta dłoń jakby trzyma na 100% na pewno, tak? Powiedzmy, że w tym miejscu zaznaczamy wagę tej funkcji parent and child i wytwarzamy przez naciśnięcie guziczka K klucz tej wagi. Tak? Szukamy miejsca, gdzie ta funkcja powinna puścić. Załóżmy, w tym miejscu powinna funkcja puścić. Zaznaczamy tutaj wagę, wstawiamy 0 i naciskamy klawisz klucz. Patrzymy tylko, czy nam to dobrze zadziała. No okej, dobrze nam to zadziałało, tak? Tu nam nie łapie, nie łapie, nie łapie, tu nam już złapało. Lecimy dalej teraz do samego końca, gdzie powinno puścić, tak? Czyli tak, tu nam jeszcze łapie, więc znowu stawiamy klucz, tak? Tu nam puściło, powinno puścić, tak? No, wstawiamy 0. Tak, i wstawiamy klucz. Tak, mamy 4 klucze. 1, 2, 3, 4 klucze. 2 w środku postoi, na skraju po 0. I patrzymy, co się dzieje. Tak, no i widzimy, że ta ręka nam się ładnie jakby puszcza. Widzicie, jak prosto jakby poprawić jest naszą tą animację. Spróbujmy sobie to puścić, zobaczyć, jak to nam tutaj wygląda. Dajmy na play. No i patrzymy, jak ta animacja nam tutaj funkcjonuje. Tak, pudełko zostało złapane, podniesione do góry, opuszczone na dół i jest ok. No, możemy jeszcze tylko tutaj sprawdzić, czy tu, bo tu coś tak lekko możemy zobaczyć. O, za szybko. Tutaj widzimy, o, takie jest naprężenie za duże w tym miejscu. Tak, widzicie, ta dłoń tak się tutaj napręża. Tu, to spróbujemy ten klucz troszeczkę przesunąć kawałek dalej. Zobaczymy, jak to zadziała teraz. Tu. O, ten klucz. O. No, nie chciał się mi tu zaznaczyć odpowiednio. Musimy ten drugi klucz zaznaczyć i przeciągnąć kawałek dalej. O, teraz puszczę lepiej. Tak? Tu łapie, łapie. Nie ma takiego naprężenia, tak? Czyli bierzemy, puszczamy. Moglibyśmy jeszcze kawałek tutaj przesunąć, żeby nie miał takich tutaj naprężeń. O, teraz jest idealnie, tak? Czyli tak,
mamy poprawioną tą animację i tak jak poprzednio, żeby pozbyć się funkcji parent and child i ewentualnie móc eksportować tę naszą animację do innego programu, czyli zapisać w postaci FBX i eksportować do innego programu. Musimy pozbyć się funkcji parent and child, ale żeby się pozbyć, a animacja, żeby została zapisana na kościach, tak? Musimy wytworzyć taką czynność, to jest plotowanie na jakby animacji na kości. Naciskamy guziczek, naciskamy plot. Animacja została przepisana na kości i teraz możemy usunąć tą funkcję. Zaznaczamy ją tutaj, prawy klawisz myszy, delete i usuwamy, tu potwierdzamy. Teraz funkcja została już parent and child usunięta i mamy jakby czystą animację. Możemy znowu zapisać sobie tą wersję tutaj naszej poprawionej animacji, bo już właściwie mamy jedną i drugą rękę poprawioną. Następną rzeczą, którą wykonamy, będzie poprawianie animacji na palcach. I to zrobimy w trzeciej części naszego tutoriala. Czyli ten tutorial, który tutaj mamy, bierzemy i zapisujemy, aby później móc, znaczy nie tutorial, zapisujemy z plik z poprawioną animacją, później, żebyśmy mogli sobie później otworzyć i poprawić. To na razie ta część będzie, to będzie na tyle. Do następnej części.